Twój maluch waży 875 gramów, a jego stopy mają około 2 cm długości. Proporcje Twojego dziecka przypominają już proporcje noworodka, ale jego skóra jest jeszcze bardzo pomarszczona. Jego podbródek jest bardziej okrągły i może teraz mrugać oczami. Teraz zaczyna się trzeci trymestr. Obniżyła się pojemność płuc i szybko zaczyna brakować ci tchu. Powód jest dość prosty. Rosnąca macica uciska również na klatkę piersiową, przez co płuca nie mogą być już całkowicie wypełnione powietrzem. Nie martw się, Twoje dziecko otrzyma wystarczającą ilość tlenu. Jeśli kichasz, kaszlesz, śmiejesz się, chodzisz lub jesteś wyczerpana, może dojść do popuszczenia moczu. Jest to zupełnie normalne i może zdarzyć się na każdym etapie ciąży. Z pomocą prostych ćwiczeń można wzmocnić dno macicy i nieco zmniejszyć ryzyko popuszczenia moczu. Skuteczne ćwiczenie, które można wykonać zawsze i wszędzie, jest bardzo proste. Ściągnij pochwę i odbyt razem, utrzymaj to napięcie przez około 8 do 10 sekund. Powtórz 50 razy. To ćwiczenie pomaga również przygotować się do porodu. Jeśli ciśnienie krwi wzrasta, mogą wystąpić problemy z oczami, bóle głowy i obrzęki. Jeżeli objawy te nie ustąpią do następnego ranka, należy koniecznie skonsultować się z lekarzem lub położną. Utrzymujące się objawy mogą wskazywać na stan przedrzucawkowy –